Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, to jest jedenasty dzień marca, to jest kolejny wstawak czwartkowy, tym razem oczywiście wielkopostny, karmelitańsko-duchowo-kontemplacyjno-mistyczno-... miejmy nadzieję, znośny. Czyli zróbmy go! Moi drodzy, moi mili, bardzo was witam, bardzo się cieszę na kolejne spotkanie i zapraszam od razu do roboty święta. Teresa, od dzieciątka, Jezus, moja ulubiona, w krótkim zdaniu, jak petarda, strasznie ważnym, mówi tak Teresa: Za miłość płaci się tylko miłością. Kraj, no niby to oczywiste, ale Boże, jakie to jest ważne. Za miłość płaci się tylko miłością. Jeżeli Bóg Cię kocha, a kocha Cię Pan Bóg. Tak obiecał, tak powiedział, ja mu wierzę. Mało tego, doświadczam tego, więc nie mam wątpliwości. Jeżeli Bóg jest miłością i kocha Ciebie, możesz Mu odpowiedzieć tylko jednym: Uwaga nie doskonałością, nie świętością, chociaż to wszystko to są też tego wyrazy nie pokutą, nie uczynkami, nie czymś tam, tylko miłością. Uwaga konia ja wiem, że miłość wyraża się w tamtych wszystkich rzeczach to prawda. Że miłość się wyraża w tym, że jeżeli kogoś się obrazi, to potem się pokutuje, czyli próbuje się to naprawić. Że jeżeli się kogoś kocha i się naprawdę chce mu okazać miłość, to się robi to, co mu sprawia radość, to, co jest dla niego szczęściem. Jeżeli się kogoś kocha, to się unika wszystkiego, co mogłoby go skrzywdzić i obrazić, czyli się unika grzechu. Więc, kochani, ja wiem, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, one są oczywiście wyrazem miłości, tylko łatwo nam się, kochani, tak zapętlić. Jakby w tych rzeczach już nie myśląc, że one są miłością, czyli nie robię grzechów po prostu bo to złe, ale już nie myślę, że dlatego tego nie robię, bo kocham Boga. Pokutuję tam za coś, bo mam winę i muszę to po prostu odklepać odrobić, a nie dlatego, że kocham Boga. Że na przykład nie chcę zrobić takiego bo innego grzechu nie dlatego, że powiedzieli, że to jest zło i przez to pójdę do piekła. Tylko nie robię takiego i takiego grzechu, bo to mogłoby obrazić kogoś, kogo kocham najbardziej na świecie. Kochani, o co chodzi Teresie? Teresie chodzi nie o to, żeby zanegować te wszystkie nasze myślenia, właśnie, świętościowe, doskonałościowe, nawróceniowe i tak dalej. Nie. Tylko ona mówi, jeżeli ich nie wypełnisz miłością, no to, to to jest do niczego. Kochani, to jest tak samo, jak zobaczcie, przy na relacje międzyludzkie, nie? Jak mamy męża i żonę, jeżeli on nie będzie czegoś tam robił, nie na przykład jakiegoś zła swojej żonie, tylko z takiego powodu pomyśli, bo jak to zrobię, to ona się na mnie obrazi i nie wiem, nie ugotuje mi obiadu, no to bez sensu, nie? On ma tego nie robić, bo ją kocha, czyli nie chce ją skrzydzić, a nie dlatego, że coś tam straci. Kochani, chodzi o, zawsze o to, że jakby... To samo może mieć zupełnie inną motywację, nie? Bo zobaczcie, nie robienie czegoś złego może mieć motywację, bo się boję, że przez to coś stracę, i nie robienie czegoś złego może mieć motywację, bo kocham kogoś i wiem, że go to może skrzywdzić, nie? Więc z pozoru z zewnątrz te dwie rzeczy mogą wyglądać identycznie, ale jak mówi Teresa, za miłość płaci się tylko miłością. Jakby tylko miłość musi nas napędzać. Kochani, pomyślcie o waszych różnych motywacjach. Może macie jakieś różne, na przykład, nie wiem, wielkopostne postanowienia, nie? że coś tam robicie albo czegoś nie robicie. Kochani, jeżeli waszą motywacją jest, nie wiem, udoskonalenie siebie, jest nawrócenie, jest lepsze poczucie, że jesteś lepszym chrześcijaninem, psuna budę to jest. I uwaga, to będzie dokładnie to samo, gdybyś to robił z miłości. Można powiedzieć, no to jaka różnica. Ogromna, kochani. Ogromna. Mimo, że w praktyce to jest dokładnie to samo, tylko że to coś zupełnie innego znaczy w twoim sercu. I to nie o to by chodziło, żeby zacząć w ten sposób, w ten sposób myśleć. Kani, proszę was, przyjrzyjcie się różnym waszym motywacjom i zobaczcie, czy rzeczywiście płacicie miłością za miłość. Moi drodzy moi mili, to by było na tyle na dziś w tym naszym kolejnym wstawaku. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. A wy dzisiaj proszę was, wypłaccie się miłością po prostu do cna, żebyście zostali bankrutami. Miłość na szczęście ma w sobie coś takiego, że jak się ją rozdaje, to ona się mnoży. Więc nigdy wam nie braknie, jeżeli będziecie ją rozdawać. Jak będziecie ją homikować, wtedy wam zabraknie. ale jak będziecie rozdawać, to wam nigdy nie zabraknie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem. pa. pa!